Jako była pracownica gastronomii mogę chyba stwierdzić, że nikt nie chciałby spotkać ich jako swoje klientki. Więc może zerknijmy, co tutaj się odwaliło. Cześć wszystkim, z tej strony Panato. Hej, i Józef I Borys. Witamy w nowym odcinku Panana's Podcast. No i co tam u Boryska słychać? Skoro już go mamy tutaj jako gościa, to może, może coś powie, co u niego? Borys tutaj sobie wskoczył, chciał tak z nami posiedzieć. Co u niego słychać? No. Cóż, ostatnio naciągnął nas na weterynarza nieźle, nas wystraszył. Znowu, bo myśleliśmy, że, że się dusi. Poszliśmy z, z tym tematem do weterynarza. Weterynarz powiedział, że może mieć jakąś wadę serca. Badania wykazały jednak, że serce jest zdrowiusieńkie. Serce lwa. Weterynarz przytulił tam i pamiętam sześć stówek, czy ile? Nie, sześć stówek chyba zapłaciliśmy wtedy, jak talerz yy, baliśmy się, że zjadł. Bo wtedy miał całe badania plus rentgen. Może jakieś trzy stówki? No, więc zapłaciliśmy jakieś trzy stówki, żeby się dowiedzieć, że pies jest zdrowy i najprawdopodobniej. Zakrztusił się wodą podczas pięcia. Jest właśnie taki mem na TikToku, że jest piesek i matka dostaje wypłatę. Co powinienem robić? A zjeść coś, czego nie powinienem mi się wyżygać. B. Udawać, że kuleje. Borys wybrał opcję C. Zakrztusić się wodą, żeby matka myślała, że jesteś tak naprawdę ciężko chory. No tak to jest z tymi zwierzętami, że. Yy, trzeba mieć zawsze jak, jakąś poduszkę finansową, bo nigdy nie wiadomo, nie, już nie mówiąc o Stefanie, Stefan to już jest doinwestowany po prostu w tysiącach, nie, więc Borys ma do kogo równać. Ale widziałam też, że na jakiejś grupce, czy gdzieś, znaczy, to w sumie mi koleżanka ostatnio powiedziała, że widziała taką inbę, że ktoś gdzieś powiedział, że nie powinno się brać zwierząt, jeżeli nie masz tam przynajmniej nie pamiętam, jaka tam była kwota. 3000-3000 oszczędności na koncie. No i że podobno dużo ludzi tam się oburzyło, że jak tak można mówić i tak dalej, ale szczerze mówiąc, to im dłużej mam zwierzęta, tym bardziej bym się zgodziła z tym, że no naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy któremu coś się stanie. Nawet jak jest zdrowy, zawsze może być jakiś uraz, jak Julian kiedyś zeskoczył niefortunnie i miał przecież operację biodra. Więc no, te zwierzęta to. Trzy zwierzęta to dziewięć tysięcy trzeba mieć poduszki. No, tak, tak, jakby wszystkie naraz źle skoczyły i potrzebowały operacji bioder, no nie? Więc no, ludzie mogą się oburzać, ale taka jest prawda, że przy zwierzętach, a przy dzieciach to już w ogóle, no. 17-letnia Krystyna Paszko, tegoroczna maturzystka, założyła sklep internetowy z kosmetykami, ale w tym sklepie nie można kupić kosmetyków. Tak się akcentuje? Mówi się kosmetyków? Kosmetyków. Ale w tym sklepie nie można kupić kosmetyków, ale można kosmetyków. Czy w tym mówisz kosmetyków. To co się kupuje w tym sklepie, w którym nie można kupić kosmetyków? W rzeczywistości ten sklep stanowi platformę dla ofiar przemocy domowej. Składając tam zamówienia, można prosić, zamówić pomoc działa to w ten sposób że przy pomocy odpowiednich haseł można w sposób taki niewzbudzający podejrzeń można prosić o pomoc na przykład pytając o oferowane towary oznacza to prośbę o wsparcie a zamawiając dostawy do domu alarmuje się zespół o tym że sprawca jest agresywny i należy wezwać pomoc do domu służby wezwać do domu. Po drugiej stronie ekranu siedzą psychologowie, którzy są przygotowani na wszelkiego rodzaju sytuacje tego typu i oni wiedzą, co, ma, co mają robić. Do tej pory zgłosiło się 350 osób. Tylu osobom już ten sklep no właśnie, udzielił pomocy. Nie będziemy mówić, jak ten sklep się nazywa, no bo właśnie w tym całym pomyśle chodzi o to, żeby. żeby Potencjalny agresor nie wiedział o tym, że ten sklep to jest ten sklep, w którym to zamówienie z prośbą o pomoc można złożyć? Ja widziałam na Facebooku, że w ogóle dużo ludzi nie wie, że to jest tylko przykrywka dla jakiejś innej działalności, i ludzie tam piszą pytania, że po ile ten krem, gdzie to kupić, kiedy będzie ten krem dostępny, i, i to trafia do masy ludzi, którzy myślą, że są na stronie normalnego kremu i się dziwią, że nie mogą tego kremu. Kupić i zastanawiam się, skąd te osoby, które wiedzą, jaki jest prawdziwy cel tego sklepu, skąd one to wiedzą? Gdzie to jest jakiś profil na Instagramie, czy skąd się tego dowiaduje w takim razie? Myślę, że się dowiadują z jakichś informacji medialnych. Temat tego sklepu jakby przewijał się w różnych miejscach, na przykład my tutaj teraz o nim mówimy. No i kto wie, czy. Czy ktoś nie skorzysta z tego sklepu właśnie po naszej rekomendacji? To chyba właśnie taką drogą, drogą, jak to się mówi, pantoflową rozchodzi się ta informacja. Za swój pomysł Krystyna Paszko dostała prestiżową nagrodę Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Otrzymała też wiele innych nagród. Do stworzenia tego sklepu internetowego zainspirowała ją francuska akcja, która polega na tym, że we Francji kobiety w aptece mogą zamówić maseczkę numer 19, co oznacza jakby chęć wezwania pomocy. Albo jest jeszcze taki gest o taki, że to znaczy, że potrzebujesz pomocy. Słyszałeś o tym? Nie. Że jak gdzieś widzisz w miejscu publicznym kogoś, kto wykonuje ten gest, to znaczy, że on prosi o pomoc. Bo często to też jest jakiś taki power dynamic, że te ofiary boją się jakby na głos, tylko się jawnie sprzeciwić swoim oprawcom, no nie? I potrzebują hmm, Zrobić to tak jakoś niedosłownie, czy um... Dyskretnie. Właśnie ta koncepcja tego sklepu powstała właśnie w związku z tym, że oprawcy bardzo często kontrolują telefony swoich ofiar, będąc nawet pod taką całkowitą kontrolą, mamy tutaj możliwość wezwania tej pomocy. Nie? Albo widziałam takie filmy, że ktoś dzwoni na policję, a udaje, że dzwoni po pizzę i dzwoni na przykład i mówi, że hej, czy dodzwoniłam się do pizzerii. A tylko że to też wymaga kumatego dyspozytora, który rozpozna, że ta osoba nie pomyliła numeru telefonu, tylko specjalnie zadzwoniła na. Ten numer, a mówi coś o pizzy. No, bo zamawianie pizzy, no to jest też taka sytuacja, w której możesz podać adres w taki sposób, że Twój oprawca nie domyśli się, czemu podajesz komuś adres, tak? Kiedyś rozmawialiśmy o smyczy żółtej, że to oznacza psa, do którego jakby właściciel chce, aby nie podchodzono. Tylko, że wszyscy muszą wiedzieć, że ta żółta smycz to oznacza. A w momencie, w którym nie wszyscy o tym wiedzą, to tak naprawdę nie ma sensu. nie? To też jest ciekawe, co powiedziałaś odnośnie tych osób, które trafiają na ten sklep i faktycznie chcą kosmetyki. Zobacz, że być może ten sklep dla takich osób powinien mieć jakąś domenę przekierowującą do sklepu z kosmetykami żeby właśnie ta, wiesz, żeby, żeby nie, nie sieć zamieszania po prostu, nie? Te osoby dają jedną gwiazdkę, że tragiczny sklep, nie da się złożyć zamówienia, nie mogę się doczekać tego kremu, który tutaj jest pokazywany, wiecznie nie ma go na stronie. No taka to historia, miejmy nadzieję, że żaden z naszych widzów Żadna z naszych widzek nie będzie zainteresowana tym tematem. Właśnie miejmy nadzieję, że większość ludzi potraktuje to po prostu jako ciekawostkę. Mm, ale jeśli macie taką sytuację życiową, no to zostawimy link w opisie. W małym mieście San Jacinto w Kolumbii, jest to miasto 24-tysięczne, więc takie miasteczko, doszło do skandalu obyczajowego, w którym żyje cała Kolumbia. Mężczyzna po pracy postanowił pójść do domu publicznego. Był przekonany, że w tym czasie jego żona robi mu obiad w domu. Więc tak na zaostrzenie apetytu, po prostu, żeby żonie nie było po tym przykro, że nie daje obiadu, postanowił już szybko wskoczyć. Tak, tak. Pomyślał sobie, o, będę bardziej głodny. Hmm, świetnie. No i wchodząc do pokoju z jedną z kurtyzan, usłyszał z pokoju obok głos swojej żony, która mówi. Kto jest następny? Dawajcie już go, bo się śpieszę. Była to jego żona w pokoju obok, która przyjmowała klientów. Mężczyzna wpadł w szał, wpadł do tego pokoju i zaczął robić awanturę tej kobiecie. Zaczęto ich rozdzielać, przyjechała policja, no i afera, wiesz, na całe miasto. Po kilku dniach ta policja, która przyjechała w ramach interwencji, napisała o tym post na Facebooku i ludzie w komentarzach zaczęli... Ze sobą rozmawiać, kto to był. I się okazało, że wiele osób z komentarzy dokładnie ludzie wiedzieli, kto to był, i zaczęli, zaczęli pisać imiona i nazwiska tych osób. I tym sposobem z tej małej afery. W jakimś, wiesz, lokalnym domu publicznym, zrobiła się to afera na cały, wiesz, kolum kolumbijski internet i tym sposobem na, 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 cały, na cały kraj. Podłapały to media, te osoby zaczęły, wiesz, udzielać gdzieś tam wywiadów i tak dalej. No zrobiła się z tego afera, wiesz, na 15 fajerek. No i patrz, koleś przyszedł wiadomo po co tam, za zastał tam swoją żonę i zaczął robić aferę żonie. A nie wstyd mu było, że on tam był? W tym momencie są za podwójne standardy. Może powinien był się zastanowić, czemu jego żona musi dorabiać w ten sposób. Może dlatego, że on chodzi i roztrwania pie pieniądze w burdelach. Więc może gdyby on wracał z pracy prosto do domu, to jego żona by tam na niego czekała? No, tutaj się rodzi wiele pytań. Na przykład, jak wyglądał ich wieczór po tej sytuacji? Nie? Kładziesz się spać. Po o, tej no, sytuacji dzisiaj, to dzisiaj... wątpię, że się razem kładli spać. Myślę, że to mogła być gruba kłótnia, która mogła ich rozdzielić na parę nocy. No tu też, zobacz, pojawia się pytanie, wiesz, co jest gorsze, jakby? Praca w takim miejscu, czy korzystanie z tego miejsca? Jakby? Wiesz, to jest specyficzna sytuacja, bo ja bym zawsze powiedziała, że. Gorszy będzie żonaty facet, który okłamuje swoją rodzinę i korzysta z takich usług. Ale z drugiej strony tutaj mamy do czynienia z żoną, która ukrywała przed swoim mężem, że świadczy takie usługi, no nie? Więc no, oboje są siebie warci. No ciekawe, czy ich miłość przetrwa tak burzliwe, wiesz, wydarzenie. No jest to na pewno historia taka, wiesz, trochę jak z serialu, nie? Że wchodzisz do pokoju z kurtyzaną, a z pokoju y, za ścianą, wiesz, słyszysz mhm. swoją żonę. Też taka historia z cyklu Cudze chwalicie swego nie znacie, że jemu się zachciało y, zabawić się z kurtyzaną, a nie wiedział, że dokładnie to ma w domu. No, i taka to historia. Nie, nie życzymy nikomu, aby się taka historia mu wydarzyła. No, bo co by nie mówić, wiesz, no później przy rodzinnym stole, jak rodzina zapyta, o czemu nie jesteście razem, no to, to tak trochę głupio może się zrobić niezręcznie. Ogólnie niech każdy, wiesz, robi co chce w swoim życiu, ale kiedy tutaj dochodzi ten element okłamywania swojego współmałżonka, no to już nie jest, nie jest fajne ani chodzić na takie usługi, ani świadczyć takie usługi. Potajemnie przed swoim partnerem, partnerką, tego nie popieramy. No, może wieczorem, wiesz, usiedli sobie przy kolacji i stwierdzili: No dobra, ty mnie oszukałeś, ja ciebie oszukałam, jesteśmy kwita. Mam nadzieję, byłoby super, ale niestety wiem, że faceci często nie patrzą w ten sposób i to, co kobieta potrafi wybaczyć mężczyźnie, bardzo często mężczyzna kobiecie wybaczyć nie potrafi. Skoro jesteśmy w Ameryce Południowej, to ostatnio trafiłem na bardzo zastanawiający film, właśnie prawdopodobnie z Ameryki Południowej. Jest to film, w którym podjeżdża złodziej do Pary i zobacz, co tu się dzieje. Kiedy złodziej okazuje się większym gentlemanem niż twój facet. That's so sad. Tak, zobacz, że nawet złodziej się poczuł z tym źle, że, że on uciekł i oddał jej to, torebkę po prostu. Wiesz co, kurczę, twój facet okazał się takim lamusem, tak mi przykro, nie mam serca zabierać ci tej torebki. Here you go. Wiesz, trzeba wyczuć jakiś taki balans, jak się zachować w tej sytuacji, bo z drugiej strony rozmawialiśmy kiedyś o kolesiu, który stanął w obronie kobiety przed napastnikiem, który miał broń i ten go zastrzelił. Tylko to był chyba przypadkowy jakiś obrońca tej kobiety wtedy. To widzisz, czasem przypadkowy mężczyzna jest gotowy za kobietę poświęcić życie, a twój własny osobisty. Gdzieś pójdzie w p... No przykre. Wiesz co, właśnie tutaj mówisz własny osobisty, tylko problem w tym, że my nie mamy zbyt dużo danych na temat tego filmiku. I wiesz, jaką ja mam też rozkminę, bo tutaj oni są oboje ubrani na czerwono. Aż może kolega z pracy? Nie, że być może ona przyprowadziła go z jakiejś bardziej ruchliwej ulicy i że ona jest kimś, kto wystawia złodziejowi klienta. Myśli? Tak, takie rzeczy się dzieją w krajach, wiesz, jakichś takich no, bardziej przestępczych, że jest jakaś ruchliwa ulica, gdzie się dużo dzieje, jest policja, kamery, jest jakaś dziewczyna, która namawia typa, że chodźmy w, w boczną uliczkę i gość sobie myśli, że tu się będzie zaraz działo fajnie, a nagle podjeżdża złodziej w mniej zatłoczonej ulicy. A nie było jakiegoś opisu dokładnego tego nagrania? Ten filmik, wiesz, zaczął żyć swoim życiem w internecie. Jakby oni się tu na początku trzymają za rękę, oboje są ubrani na czerwono i to tak jakby sugeruje, że oni są parą, ale tak naprawdę nie wiemy, co, co się hmm. wydarzyło. Ja to tak trochę, trochę ratując, wiesz, honor tego gościa, chociaż go nie znam, no ale właśnie. To... Ale tym sposobem yy, dokopujesz tej kobiecie. Że ona jest jakoś przestępczynią. Znaczy wiesz, skoro nie wiemy nic o tym filmiku, to można sobie wszystkie hipotezy tu stawiać, nie? I tak jak hipoteza o tym, że to był jej chłopak i ona jest i on uciekł, no to, to tak samo jest prawdopodobne, jak to, że ona jest na przykład współpracującą osobą z tym złodziejem, która przyprowadziła klienta, żeby go okraść, no nie wiadomo... Mi się bardziej podoba ta pierwsza opcja. Wiesz co, jakby ja rozumiem... W końcu złodziej też człowiek, też może być mu szkoda, tak? Czy znaczy, wiesz, co, ja właśnie tak ten filmik tutaj pokazałem. W ramach też trochę takiej przestrogi, żeby nie wiesz, żeby nie wszystko wierzyć, co się widzi w internecie, bo to w internecie krąży właśnie jako chłopak frajer uciekł, kiedy jego dziewczyna została, wiesz, przy złodzieju. No a historia może być dużo bardziej skomplikowana, no i dlatego ja na przykład jestem zawsze nieufny, kiedy wiesz, oglądam media i zawsze myślę o tym, co jeśli, jeśli mamy zbyt mało danych, to tak naprawdę wszystkie scenariusze są możliwe, nie? To może poprzednią historię też zinterpretowałeś, i ten koleś tak naprawdę nie był w tym domu publicznym, żeby skorzystać z usług jakiejś pani kurtyzany, tylko on tam przyszedł, e, sufit podmalować i przy okazji tylko spotkał tam swoją żonę. Tylko wiesz, tutaj domysły snujemy na podstawie filmiku, a ta historia z, to, z Kolumbii jest jakby opisana w wielu mediach kolumbijskich i jest opisany jeden scenariusz, a może tutaj ktoś mamy ktoś, tylko filmik. Może ktoś go źle zrozumiał, że. On tam poszedł jako klient. Ja myślę, że on tak naprawdę po pracy miał dodatkowe freelancerskie zlecenie i poszedł tam zrobić jakąś naprawę. Albo na przykład poszedł z kurtyzaną porozmawiać tą godzinę, że ch chciał jakby się jej wyżalić, że chciał z żoną jej się, się nie układa, że, że mamy słabe relacje, ona dużo pracuje, jak mogę to naprawić, że chciał porozmawiać po prostu z inną kobietą. Tak, jak w, w tym programie Love Never Lies, tam był taki typ, który twierdził, że on się spotyka z innymi dziewczynami, bo on tak naprawdę potrzebował z kimś porozmawiać, jak był pokutany za swoją dziewczyną. Poznajesz laskę z Tindera i umawiasz się z nią, bo chcesz porozmawiać o tym, jak ci przykro, bo jesteś pokłócony ze swoją dziewczyną. No, po prostu. O, masko, nie wierzę. Jakie czasem rzeczy umysł mężczyzny potrafi wymyślić, żeby się nie przyznać do zdrady? Ale nie, zła bajeczka, zobacz. Przyłapują cię na zdradzie, a ty mówisz, że ty z tą osobą chciałeś porozmawiać o tej zdradzanej osobie, a tak naprawdę nie chciałeś jej zdradzać. No ale ty wiesz, to nie. Nie, bullshit. Nie. Chyba, że twoja dziewczyna ma IQ30, no, ale nikt o zdrowych zmysłach chyba by tego nie kupił. <gry> Jakiś czas temu rozmawialiśmy o popularnej na TikToku bar barmanko Kelnerce, która wrzucała bardzo kontrowersyjne swoje różne opinie na temat tego, jak powinni być traktowani goście w restauracjach, w barach. Yy, pamiętacie taki filmik, że tej barmanki nikt nie chciałby spotkać, chyba? No i tam były, no była po prostu bardzo niemiła. Ostatnio trafiłam jednak na TikToku na osoby, które jako była pracownica gastronomii mogę chyba stwierdzić, że nikt nie chciałby spotkać ich jako swoje klientki, więc może zerknijmy, co tutaj się od. Waliło. Profil nazywa się Mama i Werka, i Case jest taki, że one jadą przetestować jakieś popularne krosanty. Testujemy jedne z najlepiej ocenianych krosantów z pistacją w Warszawie. No i przez to musimy jechać na drugi koniec Warszawy, bo to jest rzemieślnicza piekarnia. Czy to na pewno tutaj jakoś tak słuchajcie? Wiejsko trochę wiejsko, czy nie? No mam nadzieję, że będą te krosanty. No, wiejsko tu, jak się słucha tego. Już tam początek filmu niektórych ludzi strygerował, że one używają określenia, że jest tu wiejsko, jakby to było, no jest, brzmi to tak nacechowanie negatywnie, nie, że tu ma być taka fajna piekarnia, jak to jest tak wiejsko, gdzie można było powiedzieć, że jest tu rustykalnie, klimatycznie. No wszystko zależy kto jak lubi, nie? No ale ogólnie to wygląda pięknie, Pasiu taki żywopłot, lampeczki i tak dalej. Bardzo klimatycznie, więc. Najbardziej lajkowanym komentarzem było wiejsko, bardziej wioską. Od Was zalatuje, więc zobaczmy, co zalatuje od nich. Dzień dobry. Zobaczcie, ile tu jest rzeczy. Zdecydowałyśmy się na tego, pistacja Jerzyna za 20 złotych. I tu już pojawia się pierwszy zgrzyt. One mówią, że jadą testować jakieś popularne krosanty. Testujemy jedne z najlepiej ocenianych krosantów z pistacją w Warszawie. Zdecydowałyśmy się na tego pistacja jeżyna za 20 zł. Nie wiem, czemu one są popularne. Może ktoś inny widziały, że nagrały jakiegoś tiktoka czy coś, że jakieś Wyjątkowe krosanty. Co natomiast zamawiają Berklo, Pistacja, jeżyna. Pistacja, okej, okay, zgadza się, ale to jakby w ogóle chyba nie jest to, co one chciały zamówić. Berklo to nie jest chyba krosant. No, ewidentnie nie. Mama... Mama płaciła. Mama płaciła, ale one właśnie nie mają kształtu krosantów, takie dziwne. Zaraz wam pokażemy. Ciekawe czemu Berklo nie ma kształtu krosanta. Zagadkowe. O, wszystko mi Dawaj, lesi. dawaj. Co to jest? Eee, jakoś mało tego nadzienia. One są w szoku, że w środku jest dum, 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 jeżyna. Tak jak było napisane, tak było napisane Berklo, pistacja jeżyna. Jeżyna jest w środku najwidoczniej, pistacja na wierzchu. Inaczej się spodziewałam trochę. Tak, tak, ale tu w ogóle są jakieś pistacje? Pokaż to. Bardziej wygląda jeżynowo, szczerze mówiąc. Te pistacje były z góry ewidentnie. Tak, tak. One po prostu spodziewały się takiego pewnie krosanta, bo ja wiem, jakie są popularne na TikToku krosanty. Takie, że ktoś rozry, rozrywa krosanta i tam się wylewa tak dużo kremu pistacjowego. To pewnie miało być coś w tym stylu. Tylko, że no trzeba było zamówić odpowiednią rzecz, a nie zamówiły w ogóle nie to, co trzeba. I się dziwią, że to, to nie jest tym, czego się spodziewały, you know. Ciekawe, czy one w ogóle oglądały ten filmik przed wstawieniem, bo one tutaj wiesz, odgrywają pewne sceny, później to montują z tego filmik i tu się nic nie trzyma kupy i one mimo wszystko to wstawiają, nie? No, myślę, że ewidentnie to wstawiły. W ich głowach najwidoczniej to miało sens i w ich głowach y, to jest cool filmik. Albo są takimi świetnymi trollami i, i specjalnie to zrobiły, żeby triggerować ludzi, bo wiesz. Te, też jest teraz na TikToku popularny tak zwany rage, rage biting, czyli że po prostu zwabiasz ludzi do komentowania i lajkowania tym, że mówisz lub robisz coś głupiego. My to trochę zrobiliśmy na Prima Aprilis moim tatuażem Wigan na czole, że wiedzieliśmy, że na pewno ludzie, którzy nie załapią, że to jest żart, mogą się poczuć strygerowani, że co ona wytatuowała sobie na czole, więc niektórzy ludzie tak robią, ale w tej sytuacji nie wydaje mi się, że to jest zamierzony trolling, tylko że o, w ich głowach chyba, one rzeczywiście myślą, że one nie zrobiły nic złego. Ja się w ogóle spodziewałam, że to tak będzie, taki krem się wylewał, jak czasami ludziom. Na koniec Warszawy jechałyśmy. Na koniec. Trzy, cztery. Chyba to sobie rzadkość ciebie zrobił. <laughs> Przepraszam. Po ocenie do dziesięciu, jeden na dziesięć <laughs> dostaje. Ona już ze mną nigdy nic nie będzie chciała przetestować. No, jakby ocenić, wiesz, zupełnie inną bułkę w kontekście pistacjowych krosantów. Jak oceniasz tą bułkę z jeżyną w kontekście bycia zajebistym pistacjowym krosantem, wiesz? To tak, jakbyś ty wystartował w zawodach Miss Polonia, po prostu. To tak, jakbyśmy pojechali gdzieś testować popularną pizzę w Warszawie i jedlibyśmy makaron i mówili: O, słaba ta pizza. Dokładnie, tak, po prostu. O, jakie kur... Ty, nie no, chodź idziemy im to oddać. Ja tego, ja, tego nie chcę. Chodź. A ja się wstydzę, to nie. No trudno, ja się nie wstydzę. A może sama? Mogę. Idziemy im to oddać. O Jezu, jak współczuję takiej matki, aż mnie taki cringe cały zleciał. Po prostu to jest moja fobia. Przebywanie w towarzystwie ludzi, którzy są niemili dla jakichkolwiek pracowników, sklepów, kawiarni, restauracji i cokolwiek. Po prostu jak jestem. W, w towarzystwie kogokolwiek, kto jest niemiły dla jakiegoś pracownika, to aż po prostu mam się ochotę zapaść pod ziemię. A zwłaszcza, jak ktoś kręci takie po prostu afery z niczego, nie? Że oddam tę bułkę, bo to nie jest krosant z pistacjowym kremem czy chyba warto też dodać, że jakby obie skrajności są złe. Jakby w momencie, w którym dostajesz coś obrzydliwego, drogiego, miało być innego i ty nic nie powiesz, no to też jest coś nie tak. No tak, ale wiesz, to była piękna, apetycznie wyglądająca bułka, nie znaczy właśnie się. właśnie chcę powiedzieć, że tutaj w tej sytuacji pretensje do obsługi za to, że im nie smakuje to, co dostały, no to jest jakby kwestia ich pomyłki, a, a nie kwestia obsługi. Ale sytuacja, w której coś zwracamy i mamy faktyczne podstawy do tego, żeby to zwrócić, wiesz o co Chodzi, że to, okay, nie, to, to nie jest okay. czarno-białe, że albo zwracamy, albo nie zwracamy. Rozumiem, żeby w tej bułce była pleśń albo martwa żaba, no to rozumiem. Oczywiście, że tak idźcie, reklamujcie, wykłócajcie się, ale myślę, że ta. Yy, werka, bo to jest profil mama i werka. Myślę, że ta werka wiedziała, że coś się święci, bo ona już z tą mamą nie chciała tam iść. Więc myślę, że ona może być przyzwyczajona, że jej mama kręci jakieś krzywe afery i ona. Mm, wiesz, ja może zostanę w samochodzie, mamo? Ona przywykła, że ta mama odwala jakiś szajs, w ogóle nie mając racji i wiesz, robi wielką aferę, jakby tu racji miała. Ja się boję, mama, to idź. Już widzę, że mama wraca. Udało ci się? Co dostałaś? Dostałam podobno ten ma być lepszy. To jest w ogóle piekarnia Day, ale to jest jakiś inny czy to jest ten sam? Inne. Inny. Inny, okay. okej. A patrz, ta mama ewidentnie tu ukrywa, co się wydarzyło. Ale to jest jakiś inny, czy to jest ten sam? Bo pewnie ona zaczęła robić aferę, że nie dostała to, co zamówiła, jej powiedzieli ale pani to zamówiła i już jej głupio wiesz o co chodzi, że widać, że ona coś tu ukrywa. Takim jakby przyklejonym uśmiechem przyszła, jakby maskowała jakieś nietne czyny, nie? Że... Nie pytaj, co się wydarzyło, po prostu weźcie go krosanta. Tak, tak, bo ona pewnie tam od obsługi e, usłyszała coś i wtedy sobie uświadomiła, że to one popełniły tą pomyłkę, a tutaj idzie w zaparte. Nie, ten... nie, ona sobie nic nie uświadomiła, słuchaj dalej. Teraz mamy tego krafina. Sprawdzamy, czy teraz będzie lepiej? A byli mieli dla ciebie czy nie? E... To też chyba nie jest ten krosant, po który one tu przyjechały, nie? No, to te nie, też nie. No, ale widać, może ma krem taki, jakiego one no, się spodziewały. Może dlatego tam im poleciły to, że ona mówiła, że widziałam u Was na Instagramie, czy nie gdzieś tam, krosanta z wylewającym się kremem. I pewnie pani powiedziała, no, akurat te krosanty nam się wyprzedały, ale mamy z podobnym kremem inną bułkę. Myślę, że mogło być tak. O Jezu, cześć. Tu jest trochę więcej tego kremu, no. Mm -hmm. Dla mnie jest dobry. Na pewno jest dużo lepszy, bo po prostu ma krem. Mm -hmm. I jest tak jakby świeży, tam mm -hmm. po prostu nie był świeży. I ta przystacja też jest dobra. Teraz opowiesz, co oni ci powiedzieli? Ci pracownicy, słuchaj, ja mówię, że oddała mi tamten, mówię, że składam mm -hmm. reklamację a, i mówię, że poproszę tamten. No I szuka? on mówi 20 zł. No i ta przyszła właścicielka mnie przeprosiła. Mm -hmm. Ona była całkiem fajna. Mm, ale to nie niespyszne. Daję 8 temu. Fajne. Może czy na ciepło by mógł być, czy nie? No. Dla mnie to jest absurdalne, że zobacz, że ta kobieta ma teraz takie poczucie triumfu, że ona miała rację, bo przyszła właścicielka i jej dała za darmo tą bułkę. A wiesz, jak to działa w gastronomii? Ludzie po prostu nie chcą zbędnych dram, bo takich klientów czasem łatwo czymś urazić, potem oni piszą, dostawiają jedne gwiazdki. Lepiej dać po prostu gratisową bułę i niech ta baba po prostu weźmie tą bułę i sobie idzie, no nie. Natomiast reklamacja polegająca na tym, że przynosisz bułkę, która nie jest tą bułką, którą chciałaś, bo chciałaś z kremem pistacjowym i się nie dopytałaś albo nie sprawdziłaś dokładnie, czy ta bułka będzie miała krem pistacjowy, czy nie. Otwierasz nie ma kremu, to sobie myślisz o kurczę, mogłam zapytać. Moja wtopa, pójdę kupię drugą. Nie, idziesz i się wykłócasz. To nie jest to, co chciałam. A czy ta pani, czyta w jej myślach, że to nie jest ta bułka, którą ona chciała? Jakby. <grym> znaczy to jest może nie to, co ona chciała, ale to jest to, co ona zamówiła. Tak. A, a to, co ona chciała, to skąd ta obsługa mogła wiedzieć, co ona chciała? Może ta obsługa była dla nich niemiła, bo może ta obsługa wiedziała, kto to. Ja myślę, że ta obsługa w ogóle nie była niemiła, tylko ona była niemiła i się oburzyła, że wiesz, ktoś nie robi czegoś, co ona sobie życzy, że jej re reklamacja nie została uznana, to znaczy, że pani pracownica była niemiła, a właścicielka dała jej darmową bułkę, to znaczy, że jest miła. Tylko że to, że ona dostała tą darmową bułkę, to nie znaczy automatycznie, że ona miała rację, tylko tak to niestety czasem bywa w pracy z ludźmi, że czasem po prostu. Musisz, wiesz, być The Bigger Person. Czasem musisz się ugryźć w język i przytakiwać temu klientowi, że oczywiście, jeżeli pani sądzi, że pani jedzenie jest jakieś tam, to ja odniosę to na kuchnię i powiem, żeby coś tam, coś tam, mimo że na przykład wiesz, że ktoś totalnie wymyśla, no to po prostu idziesz mu na rękę, bo. bo Czasem tak się robi w tej branży, żeby po prostu uniknąć jakiejś nieprzyjemności. No. To jest te słynne, że klient ma zawsze rację, hmm. ale są sytuacje, w której no, faktycznie nie ma racji, tak? One zamówiły tu inny produkt, dziwią się, że ten inny produkt nie jest taki, jak ten produkt, którego one oczekiwały. No i to jest sytuacja, moim zdaniem, w której ci pracownicy mogliby jakoś jej uświadomić, że to ona popełnia błąd, a ta kobieta, jak wraca do samochodu, zamiast powiedzieć, o, ale my jesteśmy głupie, zamówiły tak. coś, tam coś. tam. Tak, gdyby ona tak powiedziała, ale ale z nas gapy, wziąłeś mnie nie te bułki, zaraz pójdę, zamówię drugie. Bo umówmy się, one mają, zobacz, one mają milion osiemset tysięcy obserwatorów na TikToku. Na pewno stać je na zakup dodatkowej bułki, to jest po prostu absurdalne. One, wiesz, zamiast jakoś pójść jeszcze wspomóc jakąś rzemieślniczą piekarnię, zobacz, ile trzeba sprzedać fucking bułek, żeby w ogóle zarobić na czynsz w Warszawie takiej piekarni. I jeszcze przychodzą Ci takie TikTokerki obsmarowują cię bez powodu na TikToku, bo są ich fanki jakieś różne, które podłapały ich narrację i piszą, że no rzeczywiście beznadziejna ta pierwsza bułka, dobrze, że wymieniłyście. Wiesz, są ludzie, którzy. To, to łapią, bo one mają jakiś influence na, na niektórych. Nie? Większość ludzi oczywiście uważa, że zachowały się bardzo nieładnie, lekko mówiąc, ale są też osoby, które mogły teraz bojkotować na przykład tą piekarnię przez nie. One pokazały nazwę tej restauracji i jakby oczerniają tutaj tą, tą piekarnię w jakiś tam sposób, że niedobre, czerstwe, bo tutaj też padły takie słowa, no a to wszystko może być kwestia właśnie ich wiesz głupoty, że one tak to, że one zamówiły tą bułkę, której im nie posmakowała, może są ludzie, którzy przychodzą po tą. Jak to się nazywało? Berklow, jak szpon, nie Tak, i że są ludzie, którzy przychodzą po tamtą bułkę, bo ją lubią, a one mówią: O, czerstwa, niedobra, mało wiesz, mało tego sosu. Szczerze mówię, że ta bułka była czerstwa, bo jak widziałam sosiale tej piekarni, no to ona wygląda naprawdę, jakby tam było wszystko tip-top, wszystko jest na miejscu, wypiekane, więc to są takie, naprawdę. Jakościowe wyroby. No nie? Jeżeli mają coś. Sorry, jeżeli mają coś wegańskiego w ofercie, to może powinniśmy pójść, pojechać i nagrać test. Y tych jakichś bułek, czy, czy są dobre, czy są niedobre. No tak, a one zobaczą ewidentnie zamówiły nie to, co chciały, a oczerniają tą, tą piekarnię, podając jej nazwę, tak jakby przedstawiając to, że to z, z tym miejscem jest coś nie tak, a nie z nami, nie? I to jest totalnie powalone, jakby nieodpowiedzialne. No to jest niesamowite, że wiesz, wbija się influencerka do piekarni, zamawia nie to, co chciała, a potem jest rozczarowana i oczernia to miejsce, bo, bo jej nie zaspokoiło. Zastanawiam się, czy one może trochę, wiesz, nie dramatyzują, wiadomo, żeby zrobić lepszego contentu, tylko nie wiem, jak można tak robić, nie myśląc zupełnie o konsekwencjach. To tak jak kiedyś był jakiś youtuber, nie pamiętam kto to był, który nagrywał jakiegoś vloga i nagrał, że niby znalazł jakiegoś włosa w jedzeniu, a ta restauracja miała monitoring, i pokazali na monitoringu, że ten youtuber sam tego włosa podłożył do tego jedzenia, a potem pokazywał, że znalazłem włosa, więc całe szczęście, że ten monitoring tam był. Ale ile się posypało negatywnych ocen dla tej restauracji? Czasem ludzie robią różne rzeczy dla kontentu, więc też się zastanawiam, czy może one chciały mieć po prostu dramatycznego TikToka i wiesz. Nad wyraz tutaj kręcę jakąś aferę. Pracownicy byli naprawdę bardzo niemili. Zresztą od samego początku. Oni takie byli. miny mieli, już jak tam wyszłyśmy. Nie takie, no, takie... niezadowolone, także ja tego I byli, na, nie byli lubię. źli, że w ogóle jacyś klienci tam przyszli. Ale tym drugim kresantem się zrehabilitowali. No, nie znaczy, bajki. nie pracownicy, tylko ciastkami. Ale jak można w ogóle takie rzeczy straszne wygadywać, idziesz do piekarni robisz tam jakąś trzodę i się jeszcze dziwisz że ktoś za ciebie był niemiły i obsmarowujesz kogoś na TikToku jakby nie wiem jakąś panią z piekarni która tam stoi mówmy się na pewno nie zarabia kokosów yy, stojąc za ladą w piekarni i jeszcze musi się użerać z czymś takim boże praca z ludźmi jest naprawdę taka straszna to jest niestety najgorsze w, jaki, w jakimkolwiek zawodzie związanym z usługami, ze sprzedażą, że, że trafiasz na różnych ludzi. Wiadomo, bywają ludzie, którzy są super, czasem spotykasz człowieka, masz z nim jakąś wspaniałą, inspirującą rozmowę, ale już czasem przychodzi ktoś, kto po prostu sprawia, że później trzy dni dochodzisz do siebie, bo tak cię po prostu... A zobacz, że tutaj ta matka powinna być tą mądrzejszą osobą, a ona jeszcze, wiesz, potęguje tą sytuację i jakby no idzie, idzie, zwraca, później wraca, nie mówi, co się wydarzyło, ta córka jest nakręcona, źle mówi o, o tej piekarni, a to wszystko jest na oczach setek tysięcy, milionów widzów, a one podały nazwę tej piekarni. Nie? To jest totalnie z**ana akcja. Och, no. Mm. Aż mam takie poczucie, że nie wiem, muszę strzepać z siebie ten cały cringe, który poczułam oglądając ten filmik. Ja chciałabym wystosować taki apel, naprawdę bądźcie mieli dla obsługi zawsze i wszędzie. To jest naprawdę trudna praca, a wcale nie, nie ma z tego kokosów. My swoje lata w gastro przepracowaliśmy, z różnymi ludźmi mieliśmy do czynienia i no naprawdę bądźcie mieli I... Nie kręćcie takich afer ludziom z niczego, ludziom niczego niewinnym. Tym bardziej, jeśli obserwuję was trochę więcej osób, to odpowiedzialnie wyrażajcie swoje opinie. Rada Języka polskiego ogłosiła nadchodzące zmiany w zasadach polskiej ortografii, które wejdą w życie od stycznia 2026, czyli za półtora roku mniej więcej. Będą miały miejsce wielkie zmiany w języku polskim. To jest takie oświadczenie właśnie tej Rady Języka Polskiego. Rada uznała, że wprowadzenie tych zmian, dotyczących wyłącznie tzw. konwencjonalnych zasad pisowni, przyniesie korzyści w postaci uproszczenia i ujednolicenia zapisu poszczególnych grup wyrazów i połączeń. Czy w końcu będę mogła mówić daj to dla mnie i to będzie uznane za poprawne? No tego tutaj chyba nie przewidzieli. Nastąpią takie zmiany. Nazwy mieszkańców miast dzielnic osiedli i wsi będą pisane wielką literą, na przykład Warszawianin, Mokotowianin, wol, wol, Wolanin. To jakoś intuicyjnie i tak zawsze mi właśnie pasowało z dużej litery, że jestem białostoczanką, podlasianką, dla mnie to dobrze zawsze wyglądało. No właśnie, bo to jak na przykład ktoś jest z małej miejscowości pod Białym Stokiem, na przykład z jakiejś Mulawicz. A jak ktoś jest z małej miejscowości, to wtedy z małej litery? Czy też z dużej? E, nie, nie, według tych zasad wszystkie będą z dużej. Czyli, Czy jesteś bielszczanką, czy białostoczanką, to duże B? Tak, tak. Byłoby tak, ciekawe, gdyby wprowadzili od jakiejś tam ilości tysięcy mieszkańców, że dopiero możesz używać z dużej litery. To by na pewno ułatwiło ułatwiłoby język polski. Pisownia cząstek bym, byś, by, byśmy, byście. Cząstki te będą pisane rozdzielnie ze spójnikiem. Na przykład zastanawiam się, czy by nie pojechać w góry. No i te by teraz jest tutaj e, oddzielnie. Ale przecież dobrze by, by, byłoby oddzielnie, jak to inaczej powiedzieć? Zastanawiam się, gdzie? Czy by nie pojechać w góry? No kochanie, taki jest przykład. No co ty dyskutujesz? Ale no bo w tym zdaniu, no jaki to ma sens? Zastanawiam się, czy by nie... nie poje Chyba, że byłoby... Zastanawiam się, czy nie pojechać by w góry. No to wtedy to ma sens, ale czy by nie pojechać w góry? No to zupełnie dwa, dwa różne wyrażenia. Znaczy to samo wyrażenie, ale... Co, teraz nie można tak napisać? Czy by nie pojechać w górę? To po prostu do stycznia 2026 musisz się do tego przyzwyczaić, bo od. Ale to tamtych... nie ma się do czego przyzwyczaić, tylko co, teraz nie można było tak mówić? Zastanawiam się, czy by nie pojechać w góry, albo zastanawiam się, czy nie pojechalibyśmy w górę. No nie wiem, oba mi pasują. Nie rozumiem tego trochę, ale okej. Okay. No, teraz tak będzie. Od tej zmiany wszystkie imię słowy odmieniane będą pisane łącznie z nie. Na przykład nieczytany. Mhm. Mm no, okej. Okay. I teraz to będzie e, pisane razem. No, to ma sens, no bo jak przymiotniki są. Łącznie, no to, to się po prostu mogło mylić, więc to ma sens. Wszystkie przymiotniki tworzonych od nazw osobowych zakończonych na owski będą pisane małą literą, na przykład dramat Szekspirowski. Mhm. I teraz to będzie z małej, a um, dotychczas były różne wątpliwości. Mhm. Właśnie, bo te wszystkie zmiany mają na celu takie usystematyzowanie, ujednolicenie i uproszczenie tego naszego języka. Nie? Przymiotniki tworzone od imion, zakończone na owy, ów, będą mogły być zapisywane małą lub wielką literą, na przykład Zosina lalka lub Zosina lalka z dużej. Teraz będzie to można pisać albo z dużej, albo z małej, tak jak się chce. Wyrazy z członem pół będą pisane łącznie, na przykład pół nauka, pół serio oraz z łącznikiem w połączeniach typu półpolka z myślnikiem wtedy będzie. Dopuszczona będzie pisownia rozdzielna z łącznikiem lub z przecinkiem, tuż, 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 tuż. tuż. Ciekawe, że to jest najważniejsze, czym musieli się zająć. Znaczy, to... Tuż tuż. Warto dodać, że ja tak jak mówię, to ma mniej sensu niż jak ja to czytam, nie? Bo tu jest na przykład tuż tuż z myślnikiem, tuż tuż po przecinku lub tuż tuż bez żadnego znaku, nie? I to jak to czytam, to ma więcej sensu niż jak no to nawet mówię. Nawet nie wiedziałam teraz, że to jest jakiś problem, jeżeli ktoś to pisze tak lub inaczej, to jest uznawane za błąd ortograficzny. Tak było. Wszystkie człony w nazwach komet będą pisane wielką literą. Na przykład kometa Helleja. Dotychczas jak pisałaś? Chyba nigdy nie miałam okazji pisać o kometach, zwłaszcza w takim kontekście, że jaka to jest kometa. Teraz będzie z dłużej. To teraz będzie okazja, żeby zacząć może więcej pisać o kometach. Tak, właśnie to jest dobry pretekst, żeby, żeby poczytać móc o kometach. Musimy przećwiczyć nowe zasady. Pisownia prefiksów. Przedrostki takie jak super, ekstra, eko będą mogły być pisane rozdzielnie lub łącznie, na przykład super pomysł lub super spacja pomysł. To mi się akurat podoba i ja i tak już tak praktykowałam. Że na przykład, wiesz, musiałbyś pisać ale super bluzka. Przecież to jest absurdalne. I tak każdy intuicyjnie pisał, ale mega bluzka, ale ekstra bluzka, ale super bluzka, a nie super bluzka? Pisownia cząstek niby i quasi. Cząstki te będą pisane łącznie z wyrazami zapisywanymi małą literą, na przykład niby artysta quasi-opiekun. Pisownia nie z przymiotnikami i przysłówkami odprzymiotnikowymi. Wszystkie takie przymiotniki i przysłówki będą pisane łącznie, bez względu na kategorię stopnia. Na przykład nieadekwatny, niemiły, nie najlepiej. Bo dotychczas były wyjątki, kiedy się... Przymiotnikami... Że pisały cię nie, spacja, najlepiej. E, tak, tak, że były po prostu e, przymiotniki, które... Ale niedobrze się... pisało się już łącznie. No, ten polski język to po prostu... Ja naprawdę podziwiam że ktokolwiek chce się uczyć polskiego, bo gdyby nie to, że ja się tego języka uczyłam od urodzenia, to ja nie, nie wiem, jak pojąć to wszystko. Po prostu chyba nie da się w pełni władać językiem polskim, tak jak się nie uczyłeś od malutkiego, nie sądzisz? Znaczy, no to wiesz, tu się pojawia temat języka tak zwanego komunikacyjnego, nie? że no, nauczanie się tak, żeby tak. się komunikować. A żeby się komunikować, to można mówić kali pić, kali jeść, wiesz. Ja pamiętam, jak uczyłam się niemieckiego i to, że tam było tyle odmian różnych, że tam była właśnie ta odmiana przez e, przypadki, no to było tak trudne do przyswojenia, że jakoś tak nienaturalnie e, mi to wchodziło, a, i, a tak naprawdę. Polskie odmianie przez przypadki jest jeszcze 10 razy trudniejsze, więc ja współczuję, jak ktoś się uczy polskiego, naprawdę. Zobacz, jak się spotyka kogoś, kto próbuje mówić po polsku, ale mu tak trochę nie wychodzi, ale go rozumiemy i ktoś jest przy tym uśmiechnięty, to zawsze fajnie się nawet słucha kogoś takiego, nie? Więc może, jak my się uczymy obcych języków i pojedziemy za granicę i mówimy coś tak dosyć nieudolnie, to może. Też kogoś bawimy? Myślę, że y, bawimy, w sensie. Rozbawiamy. Ja zawsze bardziej czuję taki szacunek, jak ktoś próbuje mówić po polsku. No więc jak ktoś tylko trochę umie mówić, to on takie, no, mmm, gratulacje. No tak, tak. No, polski język, trudny język. Ja sam często, jak coś gadam i tak się zapomnę, nie myślę o tym, co mówię, no to też czasem błędy popełniam, które mi ludzie w komentarzach y, wypominają. Ładnie, zobaczmy. My od urodzenia mówimy po polsku, a i tak. Pod prawie każdym filmem zawsze się znajdzie ktoś, kto tam wytknie jakiś błąd. I to właśnie świadczy tylko o tym, jak trudny jest język polski, a też my, Polacy, uwielbiamy wytykać sobie swoje różne jakieś błędy językowo-ortograficzne itd. Naprawdę wiesz, ktoś może napisać całą stronę jakiegoś tekstu i zrobić jeden błąd ortograficzny, i będzie najwięcej komentarzy na temat tego błędu ortograficznego. Czy możesz nagrać właśnie godzinny podcast? I przejęzyczyć się albo coś źle powiedzieć w którymś momencie, i najwięcej komentarzy będzie właśnie na ten temat, że o, przejęzyczył się, to się nie tak mówi. Jednym z głównych powodów, dlaczego staram się mówić zawsze poprawnie, to jest właśnie to, że jak chociaż raz powiem coś takiego wyraziście niepoprawnego, to później trzy czwarte komentarze są o tym. I ludzie nie piszą na inne rzeczy komentarze tak chętnie, tylko jak na to wytknięcie mi tego błędu. Nie? No wiadomo, są jakieś rzeczy, które czasem wkurzają. Jak ktoś na przykład używa bynajmniej jako przynajmniej, to jest lekko wkurzające, jasne, A jeż, ale jeżeli byłaby to tylko jakaś jedna mała część. Czyjejś dłuższej wypowiedzi, i w tej całej wypowiedzi ktoś gadałby z sensem, to przymknęłabym oko na to bynajmniej po prostu, no nie? Jakby, kaman. on. Grunt, że wiemy o co drugiemu człowiekowi chodzi, jeżeli y, gada z sensem, to moim zdaniem nie ma co się czepiać do jakichś małych poprawek, bo skąd wiecie, może to, co dzisiaj jest błędem, za parę lat będzie poprawną polszczyzną. Jak widać, język jest żywym tworem, wciąż się zmieniającym. I może niedługo będzie dopuszczane y, używanie bynajmniej jako przynajmniej, bo stwierdzą, że to już w mowie potocznej funkcjonuje od 2028. Bęk, ale by się wszyscy zesrali. Zobacz, właśnie tak to jest z tymi zasadami językowymi, że tak jak nadejdą te zmiany, to mówiąc coś 30 grudnia, 25, wiesz, będzie to niepoprawne, a jak już te zmiany wejdą, będzie to poprawne, nie? I to wszystko jest jakąś tam kwestią umowną, ale rozumiem to, że w uszy razi ludziom czasem coś, jak się powie, coś z błędem. Albo niektórzy na przykład strasznie nie lubią angielskich wstawek, ale nie wiem, coś mi tak odpowiada, że to może po prostu są osoby, które nie mówią po angielsku. Więc, jak słyszycie gdzieś jakieś słowo, którego nie rozumiecie, to zamiast się wkurzać, wykorzystajcie to jako okazję do nauczenia się czegoś. Można sobie zgooglować i poznać znaczenie nowego słówka, zamiast komuś pisać, po co używa takich słów, których ty nie rozumiesz. No, właśnie, zobacz, że są słowa, które tak się wpasowały w języku polskim, bo trudno jest znaleźć dobry odpowiednik tego polskiego, nie? Że na przykład robię research przed filmem. No i to wiesz, można powiedzieć, o. Przygotowuję materiały do filmu. Robię film. Tak, no a mówiąc, research jakby to jest jedno słowo, które, które wszystko wyjaśnia. No i, i dlatego tak chętnie się tych słów używa. Aczkolwiek trzeba przyznać, że ty dosyć często takich słów używasz i. Bo ja lubię. Ja też myślę, że ja mam takie naleciałości, bo po prostu oglądam dużo rzeczy po angielsku. Właściwie chyba tylko oglądam rzeczy po angielsku. Bo po prostu nie jestem fanką jakichś polskich wyrobów typu seriale. Filmy, <noise> tylko wolę jednak tą popkulturę anglojęzyczną. No i co? No i wpadają w uszy. Poza tym niektóre powiedzanki, które są fajne, po prostu się zapamiętuje, a potem chce się ich używać dalej. Ale na przykład, jak byłem w Stanach, to tacy Polacy, którzy po miesiącu co trzecie słowo mówili po angielsku, to były Żarty z nich, nie? że to tak jakby jest to powód dość, jakby jest to takim memem, że Polacy wyjeżdżają za granicę i bardzo szybko zapominają tego polskiego i mówią co trzecie słowo po angielsku. Nie? I właśnie to, jak Ty często mówisz, to w Stanach tacy świeżo przyjechani Polacy, którzy, którzy tam siedzą, wiesz, od paru miesięcy i nagle zapomnieli ojczystego języka, takie osoby jakby są, wiesz, Ale trochę nie śmieszne. Nie to, że zapominasz, tylko czasem. Fajnie powiedzieć, nie? Zamiast powiedzieć, że yy, zadzwoń do mnie, no to mówisz, że call me i czasem też zobacz, mówisz, yy, mówimy do siebie po angielsku. To nie dlatego, że zapomniałam jakieś słowa. Tylko Bo tak, tak jest bardziej cool. Na przykład czym innym jest iść wynieść śmieci, a czym innym jest wynieść garbeć. No od razu egzotyczniej bardziej brzmi. Myślę, że powinniśmy zak zakończyć ten odcinek i iść yy, wynieść nasz garbeć. Wytraszować nasz garbeć. Wytraszować to już trochę naciągane. Nie mówi się tak? Nie, no mówi się wynieść garbeć na L. Wyautować nasz garbeć? <gryw> wyautować garbeć. Słuchajcie, postanowiliśmy wyautować nasz garbeć, dlatego zdradzamy Wam, nasz garbeć tak naprawdę identyfikuje się jako plastik. <gryw> bo wyautować kogoś, to znaczy, że ktoś robi coming out, a ty go autujesz. Coming out to też zobacz, jak po polsku powiedzieć, że ktoś robi coming out. Przyznaje się. No tak, jak powiedzieć, nie, że jestem wyautowanym gejem? Jestem? Jestem przyznanym gejem? Jestem gejem, który się przyznał, że jest gejem. Absurdalne. Z czasem po prostu no, takie zapożyczenia są potrzebne. One fajnie też uplastyczniają ten język, urozmaicają. Więc ja lubię, jak ktoś używa takich wstawek. A młodzież dzisiejsza Panie, młodzież to już co drugie słowo, wiesz. Slay, beaches i tak dalej to już w ogóle. Się przyjęło. Ja jestem za tym, żeby używać tego z umiarem, żeby wciąż pamiętać o naszym ojczystym języku, aby go również rozwijać. A takie wstawki mogą być czasem, wiesz, fajnym dodatkiem, aczkolwiek uważam, że bez przesady, bo, bo wtedy się robi to taki nie wiadomo co i z babcią nie pogadasz, bo nie wie o co chodzi. Jestem za tym, żeby wszystko z umiarem. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Yeah, that's it, guys. Zostawcie łapkę w górę, jeśli filmik się wam podobał. Zostawcie suba z dzwoneczkiem, jeśli jesteście ciekawi kolejnych naszych filmów. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie komentarz, co teraz robicie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye. Bye.